Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online Tuning, opresora, latającego, odrzutowego, chciałem powiedzieć śmigłowca, motocykla, strzelającego rakietami, samonaprowadzającymi bądź nie samonaprowadzającymi. Te rakiety mają, no, są skończone, tak, możemy je sobie tam wykorzystać, ale wtedy możemy na przykład zostać prezesem klubu, proszę bardzo, i wtedy prawdopodobnie mogę sobie go przywołać. Czekajcie, nie wiem, czy to tak działa. Zwróć do garażu i teraz, uwaga, opresor będzie, czy nie? Akuma Rufian, o jest, opresor! I się od razu pojawia koło ciebie, także bardzo szybko możesz sobie uzupełniać te rakiety. Tak zwane szybkie przeładowanie w GTA. No ale to nie wszystko. Możemy ten samochód, przepraszam, motocykl tuningować w salonie Los Santos Customs. Chyba. Nie możemy Los Santos. Kurczę, musimy mieć mobilne centrum operacyjne. Chciałem was okłamać, widzicie? I jak weźmiemy sobie mobilne centrum operacyjne, to dopiero w mobilnym centrum operacyjnym możemy sobie ten motocykl tuningować. A tak się składa, że właśnie niedawno sobie kupiłem to ulepszenie do mobilnego centrum i teraz mogę sobie w tym mobilnym centrum stuningować motocykl. Co tam, będziemy jechać dookoła budynku? Przestań, to nie jest ten pojazd. No, tutaj możemy sobie lecieć przez budynek. Proszę bardzo. Cyk. I o, ops. To nie miało tak wyglądać, miałem ładnie wylądować kunsztownie. Zresztą zaraz sobie porobimy jakieś takie proste triki. Zrobię w ogóle oddzielny, jak się nauczę tym latać, to zrobię oddzielny odcinek, gdzie będę tym stuntował, bo da robić takie ewolucje w powietrzu, że ja sam nie wiem, co tutaj się da zrobić. Okej. Okay. Wbijamy i modyfikujemy ten pojazd. Zobaczymy, co się da w nim zrobić, zmienić. Mam nadzieję, że sporo, chociaż powiem wam, że jeśli chodzi o osiągi, to tutaj raczej nic nie będę zmieniał. Po co? Może ewentualnie hamulce, ale ja wiem, to się niewiele się tu zmieni. Mamy dopalacz niesamowity. Tu nie trzeba naprawdę nic dodawać. Najlepsze są te opcje, które zmieniają nam po prostu wygląd. Tutaj mamy jakiś chyba rakietowy silnik albo coś takiego. Silnik Vortex. Zainstalujmy go. To jest tylko wygląd, bo ulepsza się silnik tutaj. Ale tego nie będę kupował. Prawdę mówiąc, szkoda mi kasy. Owiewki. Możemy sobie taką osobę zainstalować. Saber. Owiewka Saber. Podoba mi się. 7000, nie jest to jakoś dużo. Przyczepność mi się zwiększyła, zobaczcie. Ta owiewka zwiększa przyczepność. Ciekawe. Przednie błotniki, nie, tutaj nie chcę nic takiego instalować. Zbiorniki paliwa, zobaczcie. Jest kilka opcji, które można tu zmienić w tym motocyklu. Specjalnie zrobiłem sobie ten motocykl w chromie. No myślę, że pasuje. Myślę, że pasuje do tego pojazdu chrom. Cyk, światła. Możemy sobie tutaj ksenonowe wrzucić, jak ktoś chce. Mogę sobie wrzucić, cyk. Oznaczenie. Tutaj nawet nie wiem, co to się zmienia. A jest, możemy sobie takie moro porobić i ewentualnie oznaczenie, które nam się gdzieś tam odblokuje. Błotniki tylne też. Możemy sobie takie coś nie. Dodatkowa waga w pojeździe latającym? Chyba nie. Możemy sobie ten lakier zmienić na jakiś inny, metalowy powiedzmy. A metaliczny, nie wiem, jakiś tam bardziej taki widoczny, ale chromowany mi się bardziej podoba, no chyba najlepiej wygląda. Chociaż oczywiście możemy sobie te kolory dobrać, jakie nam się tylko podobają. Mamy także kolor dodatkowy, który nam zmienia się w ten sposób. Emblemat ekipy, gdzie się tutaj może zainstalować. Gdzie on jest? Ja go nie widzę. Siedzenia. Nie mogę obrócić bardziej kamery, żebyśmy to widzieli, ale widzicie, że tam się coś z tyłu zmienia. Tutaj widać. O. Niewiele się zmienia w tym siodło Sauber. Troszeczkę się tam zmienia, dajmy sobie minimalistyczne siodło. Tak jakbyśmy na jakieś. Nie, ja wolę, żeby ta suka miała trochę podparcie tam z tyłu. Możemy sprzedać za 2 200 000, ale się w ogóle nie opłaca sprzedać, chociaż dosyć drogo sprzedać go można. Tutaj skrzynie biegów, pocek, co, jaka skrzynia biegów, daj spokój. Turbo, szalałeś. Mamy silnik odrzutowy z tyłu. W ogóle bardzo szybko się ładuje, no nie? Ten dopalacz, trzeba to też przyznać. Felgi. Możemy sobie coś tutaj dać, jakieś takie lekkie, za 6000, ok. Pyk. Tylne koło. Tutaj właśnie tak słabo widać, bo w tym garażu mobilnym nie można patrzeć jak do tyłu, jakby
3000, myślałem, że 33 tysiące poszło na to. Ulepszenie opon, no na pewno kuloodporne. Czy warto kuloodporne opony kupować? Kto ci strzeli w oponę w tym motocyklu? Chociaż raz mi się zdarzyło, że ktoś mi ją przestrzelił, ale prawdę mówiąc niewiele to wpływa na poruszanie się tym pojazdem, bo tu nie mówię o jeżdżeniu po drodze, tylko o poruszaniu się, okej? Większość czasu i tak nim lecimy, ale niech będzie, zainstalujmy te kuloodporne. 25 tysięcy, trochę zabolało portfel. Niestandardowe opony, możemy mieć takie coś. Nie pasuje mi to. Dym spod opon, czarny. I już. I tak mało, kiedy będziemy palić kapcia tym motocyklem. No i w zasadzie to wszystkie opcje, sporo ich było. Opuść centrum mobilnego zarządzania. Sporo było tych opcji, ale gdzie mnie tu pojawiło? W jakimś dziwnym miejscu. No i co? I troszeczkę się zmienił. Te zmiany są niezauważalne z racji tego, że nie zainstalowałem błotników. Siodło chyba najbardziej rzuca się w oczy. I może ksenonowe oświetlenie z przodu. No i nic więcej. Możemy je sobie wyłączyć, jeśli ktoś chce. No ale najważniejsze to jest w tym motocyklu poruszanie się nim. Bo możemy na przykład, zobaczcie, włączyć dopalacz, zrobić backflipa w powietrzu, cyk, tak? Odpalić skrzydełka i jeszcze spróbować wylądować na budynku. To nie jest takie łatwe, bo... O, udało się, jest super. I teraz możemy sobie polecieć na jakiś inny budynek, zobaczcie. Cyk, otwieramy i O, wow. Patrzcie, jeden HP mi został. A gdzie mój motocykl? Gdzieś tam spadł na górę. Trzeba uważać, naprawdę trzeba się nauczyć stuntować na tym motocyklu, dlatego ja za jakiś czas zrobię taki stunterski odcinek, ale jeśli jesteśmy prezydentem klubu, możemy sobie szybko przywołać motocykl w inne miejsce, jeśli mamy jakiś problem. Zobaczcie, jak fantastycznie. No i warto sobie zjeść przekąskę, bo teraz jakakolwiek kraksa skończy się śmiercią. Spróbujmy. To jest taki mój achievement. Za każdym razem, gdy gram sobie teraz w GTA, żeby dostać się opresorem na Maze Bank. Okej, spróbujmy. Można to zrobić na kilka sposobów, bo opresor ładuje dopalacz nawet wtedy, kiedy odbijemy się pionowo od jakichś budynków, ścian, czegokolwiek. Dotkniemy dwoma kołami, powiedzmy, ściany. Na przykład, zobaczcie. Teraz sobie pojedziemy tu. Tak, i teraz dotknę dwoma kołami. O, nie dotknąłem! O nie! Do góry, do góry! Oś! Co to było? Ja myślałem, że na 100% dotknę tego. Ja pierdziu, no nie pykło. Ale rzeczywiście, jak jesteśmy prezesami, czy tymi prezydentami klubu, bardzo szybko możemy się... możemy sobie przywołać tego opresora, co jest super. Cyk. Lądujemy sobie na dachu, hamujemy, jest ok. I teraz, jakbym dostał się na szczyt tego budynku, który jest w konstrukcji, to bym bez problemu dostał się na Maze Bank, który jest tutaj. Z FIB też jest bardzo łatwo wbić na Maze Bank. Można też to robić, odbijając się od budynków. O, teraz polecimy sobie do FIB. I cyk, dotknąłem kołami, ładuje mi się dopalacz, ale uwaga. Uwaga, uwaga, i teraz dolecimy sobie do tego budynku, który jest w konstrukcji i do góry. Nie, do góry, do góry, o kurde, pomyliłem sobie przyciski i nie wiem, czy mi się będzie ładował. Okej, gdzieś wylądowałem. Jestem niedaleko Maze Banku, tu mi się powinien dopalacz uzupełnić. Teraz trzymajcie kciuki. Boga, co to tak te odblaski znikają? Nie? Zobaczcie. Dziwna sprawa. No dobra, nieważne. GTA w końcu. Hops, i do góry. Nie dolecę, ale... Uzupełnię sobie dopalacz i zobaczcie, teraz się uzupełnia. I na ten budynek. Teraz na ten budynek. Tu. Dobra, tutaj już nie dolecę. Troszeczkę w dół. Nabierzemy prędkości i spróbujemy tu wylądować. Tu nie wyląduje. I to właśnie o to chodzi, że ciężko precyzyjnie gdzieś dolecieć tym pojazdem. Najlepiej to chyba właśnie wylądować na FIB, bo z FIB mamy taką fajną wybijkę. Pokazałbym wam, gdybym... O, zdobył jakoś nitro.
czy tam dopalacz. Okej, spróbujmy. Okej, ładuje się dopalacz i... Gdzie ja teraz mam dolecieć? Oj, spróbujmy się od tego budynku odbić. Naładować dopalacz, okej. Dopala mi się i... Do góry, do góry, do góry. Tutaj mamy ten budyneczek i od niego, cyk. I do góry, do góry, do góry, do góry. Nie, to jeszcze jest za ciężko, żeby na Maze Bank wbić. Ale już się uzupełnia. I teraz na FIB. Teraz na FIB. A, nie na IAA. O, okej. O, shit. O, shit. Dobra, dobra, będzie. Okej, jesteśmy na FIB. I teraz... cała sztuka polega na tym. Udało się wbić, ciężko było. Długo można tutaj w mieście przebywać w powietrzu tym motocyklem. I teraz cała sztuka polega na tym, aby odbić się od tej szyby na dopalaczu, otworzyć skrzydełka i dolecieć tam. To nie jest trudne, ale może też nie wyjść. O kurczę, troszeczkę krzywo poleciałem. Okej, teraz tak. Do góry i... Oj, chowamy, hamujemy. A, shit! Kurczę, no już byłem, tylko kwestia wyhamowania. Dobra, dopalacz mi się uzupełnił. Spróbujemy wrócić na FIB albo na IAA. Okej, lecę na FIB. Będzie FIB czy nie będzie? Hamuj! Ole! Wow, widzieliście to? Kurczę. I teraz jeszcze raz. Teraz spróbujemy sobie lepiej nacelować na Maze Bank. What? Co się stało? Wiem, co się stało. Czasami zdarza się tak, że ten motocykl jest za szybki i koło zatapia się w jakiś obiekt, nawet w podłoże. Zobaczymy, czy mi się tutaj on wczyta gdzieś. Nie, na ulicy się pojawia, niestety na samym dole. Szkoda trochę. Ale za każdym razem, gdy wchodzimy do opresora, to pojawia nam się spadochron w ekwipunku. To jest taki jakby samolot albo śmigłowiec. Cyk. Możemy sobie szybko do niego wylądować. Także popróbujcie sobie, jeśli... Moim zdaniem jest to najlepszy w ogóle pojazd z tej aktualizacji. Pojazd specjalny oczywiście. Do takiej zabawy i też anihilacji innych graczy, ucieczki przed innymi graczami. Koniecznie sobie go przetestujcie. Jest to mega, mega dużo zabawy. Jeszcze większa, lepsza zabawa niż w przypadku rakietowego Voltika, którego bardzo, bardzo lubiłem. Właśnie pod tym względem... Właśnie z tego względu, że no, możemy sobie tą rakietą coś porobić ciekawego. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.